Cześć ludzie, mówi Maciek ze Skoku w Bok. Witam Was z wysepki Koh Chang Noi. Koh Chang Noi to jest taka mała wyspa, która leży jakieś 4,5 godziny drogi na północ od Phuket i jest prawdopodobnie najmniejszą, taką najbardziej dziką tajską wysepką, na jakiej dotąd byłem w Tajlandii. Z tego co kalkuluję, jest to 10. wyspa, jaką odwiedziliśmy w Tajlandii. Dzisiaj jest 31 grudnia, czyli właśnie kończymy rok 2015. Nie będę Wam siebie pokazywał, tylko pokażę Wam piękne okolice. Tam Hanna dokazuje na huśtawce. Tu Jasmine kończy rok. A tamten ostatni zachód słońca się właśnie zaczyna. No, dla nas 2015 rok to był rok dużych zmian, głównie związanych z moją pracą. O tym już opowiadałem Wam w takim innym vlogu z Phuket, jak to się u mnie w pracy pozmieniało. Skończyłem pracę w gazecie, przez chwilę pracowałem dla takiego luksusowego środka wypoczynkowego. To się niestety skończyło i teraz przeszedłem na swoje własne. Próbuję rozkręcać firmę, która zajmuje się dystrybucją herbaty. Na razie tutaj na Phuket, może później gdzieś indziej również. Znaczy nie tutaj na Phuket, tylko na Phuket. Tak jak mówiłem, jesteśmy na Koh Chang Noi. Oraz założyłem ze znajomymi swój własny magazyn lifestyle'owy. Udało nam się wydać jeden numer i mamy gotowy drugi, który wychodzi w styczniu. Także no zobaczymy. Przyszły rok będzie taki decydujący. Okaże się, czy te wszystkie przedsięwzięcia się zakończą sukcesem. Jeszcze takim jednym osiągnięciem dla mnie ważnym w 2015 roku było to, że swojego ostatniego papierosa zapaliłem dokładnie 365 dni temu na kolancie. Ja nigdy dużo nie paliłem, tak wiecie, jednego, dwa papierosy dziennie na imprezach, no ale postanowiłem rok temu, 1 stycznia, to rzucić i jak na razie rok w tym wytrwałem. Mam taką apkę do tego, Quit Now to się nazywa, która mi wyliczyła, że zaoszczędziłem dzięki temu już chyba 4,5 tysiąca batów. Nie wypaliłem tam 1800 czy iluś tam papierosów i oszczędziłem chyba ze 4 dni życia, które bym zmarnował na stanie z fajką gdzieś w kącie. Tu w Tajlandii akurat spaleniem jest tak, że po pierwsze papierosy są tanie, po drugie nigdy nie jest zimno, więc nie trzeba, wiecie, się tak jak u nas w zimie przed biurami się gromadzić gdzieś w kącie i palić. Jest łatwo i przyjemnie, ale na razie dałem radę. Jeszcze nam zostało parę minut tego roku. Podróżniczo to był taki rok trochę inny, bo nie jeździliśmy dużo po Azji. Za to wybraliśmy się pierwszy raz od 4 lat, a dla Jasmine pierwszy raz w życiu i Hany też do Europy. Byliśmy w Polsce, byliśmy w Paryżu, byliśmy w Pradze. Było wspaniale. No i jeździliśmy też po okolicach naszych tajskich. Parę tygodni temu byliśmy nieopodal na wysepce Koh Phayam, która leży chwilę zaraz obok Koh Changu właśnie. Teraz ten Koh Chang. W Bangkoku byłem parę razy, z tego co pamiętam. I takie okolice Phuket też zwiedzaliśmy. Ale byliśmy w tym roku bardzo zajęci właśnie rozkręcaniem tych biznesów i wiecie, walką z przeciwnościami losu. Ludzie się gromadzą powoli, żeby ostatni zachód słońca obejrzeć. A o samym Koh Changu nie wiem, czy powiedzieć Wam teraz, czy się przyjdziemy jutro, pospacerujemy po wyspie. Wysepka jest bardzo mała, mówię Wam, najmniejsza z jaką dotąd widzieliśmy i no jest taka idylliczna, taka rajska naprawdę. Jest szalenie mało rozwinięta, tu jest tylko parę domków na krzyż.
Nie ma żadnej infrastruktury, jakaś jedna, byle jaka betonowa droga przez jej środek wiedzie. Jest parę skuterów dosłownie. No, cisza, spokój. Wszystkie towary są dowożone ze stałego lądu łodziami. Nie ma sklepów. Elektryczność 4 godziny dziennie. W telefonie moja bateria zazwyczaj wytrzymuje tak pół dnia przy moim intensywnym użytkowaniu. W tej chwili telefon naładowałem 2 dni temu i ciągle mam baterię, bo go po prostu w ogóle tutaj nie używam. Nie ma zasięgu, nie mam internetu i dobrze mi z tym. To wszystko, co teraz nagrywam, to dopiero wrzucę do sieci, jak wrócimy na Phuket. Tam dziewczyny dokazują. Co, Hana? No, sielanka, nie? Jakby na to nie patrzeć, pełnia szczęścia. Cudowny zachód słońca, rodzina uradowana. Właśnie wypiliśmy po kubku tajskiej herbaty, takiej pomarańczowej, jak widzicie. Chaboran to się nazywa. I się totalnie relaksujemy. Szykujemy się na nowy rok. To co, nie będę już do Was gadał, bo nie mam nic do powiedzenia. Jest zbyt pięknie naokoło, żeby gadać. Tylko patrzymy sobie na zachód słońca i co? I do zobaczenia w nowym roku 2016. Oby był lepszy niż 2015. 2015 był taki dość dla nas, no nie powiem, że trudny, bo dalej jest wszystko spoko, ale no był to rok zmiany, więc zobaczymy, czy się to wszystko ustabilizuje w 2016, w którym się z Wami zobaczę. A teraz zostawiam ten aparat. Niech on nas nagrywa Wam ten zachód słońca ostatni. A sam idę się bujać. Dosłownie, na huśtawce. Na razie.